pytanie, czy oficjalnie otwarty. I zaczynamy od Polski. A dlaczego nie? Takie druty kolczaste dziwnie się kojarzą. Startujemy z Edynburga, a lotnisko w Edynburgu jest dość małe, takie łatwe do ogarnięcia, łatwo się tutaj jest odnaleźć. Excited? Tak. Zadowolony, bo 3 lata nigdzie nie lecieliśmy, a on po prostu uwielbia latać. Generalnie lubimy podróżować, jak wiele razy wspominałem, a 3 lata nigdzie nie lataliśmy, tam z różnych powodów. No i miłe uczucie tak po 3 latach wrócić na lotnisko i jeszcze z taką świadomością, że moi drodzy, że lecimy gdzieś na wakacje, w podróż. W sumie to szczerze mówiąc jest bardzo pusto na tym lotnisku, spodziewałem się jakichś takich tłumów, no bo jak żeśmy szli z parkingu tutaj, jakieś 10 minut szliśmy spacerkiem z parkingu, bo na parkingu zostawiliśmy auto, to moi drodzy, samolot za samolotem widziałem startował. Przez te 10 minut drogi widziałem chyba z 8 samolotów startowało, a tu jest puściutko. Takie trochę dziwne, tutaj też nie widzę tłumów jakichś specjalnych. Nie chcę tak filmować, bo chyba nie może. Normalnie. Normalnie? Mało osób z tym czymś na twarzy, o to chodzi. O to chodzi. Widzicie? Jeśli wam się podobają moje filmy, to możecie kliknąć buźkę. Zieloną, jeśli się wam podobają. Żółtą, jeśli coś mamy do poprawy. A czerwoną, jeśli najdzie was ochota skrytykowania, zhejtowania. Sorry za ten tani żart, ale przyjechaliśmy na lotnisko 2 godziny wcześniej i po prostu tak się trochę nudzimy. A jak się człowiek nudzi, to czasem do głowy przychodzą jakieś głupkowate pomysły. Tutaj, nie tutaj. Nudzimy się z synkiem. Idziemy sobie pooglądać coś po sklepach. Tak, młody? Tak. Tu idziemy. Coś, jakieś sportowe ciuchy sobie obejrzymy. Czy się, jak mu się nudzi, trzeba czekać. A do dyspozycji tylko komórka. Nudzi ci się, Kasper? Nudzi ci się? Nie. Nie? Okej. Okay. A tobie się nudzi? Nie. Nie? Co robisz takiego ciekawego, że ci się nie nudzi? Telefon i internet. Teraz nas przetrzymują tutaj na zewnątrz. Jest zimno jak cholera. Stoimy tu już 20 minut. Nie wiem po co. Wypuścili nas na zewnątrz. No i 20 minut tak już świerkniemy, marzniemy. W końcu będzie boarding. W końcu po 2 godzinach czekania. W końcu po 3 latach znowu do samolotu. Ja. Wreszcie w samolocie, wreszcie cieplutko. Wreszcie pierwsza podróż po 3 latach. Tak, Kacper? No. Excited? Gdzie jedziemy? Poland. Okej. Okay. Potwierdzasz? Ja też. Moja mała mordeczka jest wiecznie głodna, a szczególnie w samolocie, szczególnie w podróży, nie? W podróży wszystko smakuje better, co? No, barbecue. Barbecue wiesz, tak? Okay.
You want to sit in the middle? No. Okay, well, so we can swap if you want. Tak. Kacperek się chce przesiąść. Kacperek się trochę boi. Jak był mały, jeszcze 3 lata temu, jak był młodszy, to lubił siedzieć koło okna, bo się w ogóle nie bał latać. A teraz jest bardziej świadomy. No i zaczyna się trochę cykać latania. Tak? Bro? No. To są chmury, zresztą można się domyśleć. Tylko takie ciekawe, nie? Takie dziwne. W zasadzie to jak spojrzeć na to z innej perspektywy, to można mieć wrażenie, że jesteśmy gdzieś nad tajgą albo inną Antarktydą. No i serio mówiąc, te chmury są takie, no, takie bardzo regularne, jak jakieś wielkie płaty śniegu. Justyna nawet nie wytrzymuje 2 godziny w samolocie. Przycięła komara. Parkowie serdecznie. Chciałem Was powitać na ziemi krakowskiej oficjalnie. Zapraszam na dalszą część filmu. A w dalszej części filmu będzie, zobaczycie, zaklinowaliśmy. No, jestem zmęczony. Zmęczony jesteś? No. Ja też. 9 p.m. Nie, 10 p.m. jest teraz. Aha. Powiem Wam, że jestem zaskoczony pozytywnie kiblami w Krakowie. Wiem, że to dziwnie zabrzmi. Patrzcie się, tu jest chyba prawdziwa roślinność, nie? Te ściany takie. I w ogóle czystość tutaj, nie? Widać, że